Wcześniej było między innymi dyrektorem Künstler House w Wiedniu. I Peter Pogra był także kuratorem wystawy Sabine Hauser, pokazywanej w Wiedniu. I teraz chciałbym oddać mu głos. Dziękuję, bardzo. Das ist leider das Einzige, was ich auf Polnisch kann, aber es freut mich umso mehr, dass wir hier so eine große Menge sich versammelt hat, um Face Warschau, die Ausstellung von Sabine Hauser zu eröffnen. To jest jedyna rzecz, którą mogę po polsku powiedzieć, ale tym bardziej serdecznie witam i cieszę się, że tak licznie zebraliśmy się, żeby otworzyć wystawę Sabine Hauser. Es ist eine sehr persönliche Ausstellung, weil, wie der Titel schon sagt, Face, Gesicht, etwas ist, in das man gibt und das etwas sehr direkt vermittelt. To bardzo osobista wystawa, już chociażby tytuł Face Warsaw o tym świadczy, Face, Gesicht, twarz, to jest coś, w co patrzymy i w czym możemy coś bardzo szczególnego zobaczyć. Und das vermittelt nicht nur das Gesicht, die Menschen, den Charakter einer Stadt wie Warschau, sondern auch die Persönlichkeiten, die hinter diesen Gesichtern zu finden sind. I na tych zdjęciach widać nie tylko ludzi, nie tylko charaktery i osobowości, ale też miasto, charakter osobowości Warszawy. Es sind hier sehr prominente Künstler, Museumsdirektoren, Schauspieler, Autoren, alle, die das Gesicht Warschaus darstellen. Eine dynamische, lebendige, sich entwickelnde Stadt. Są tu artyści, dyrektorzy muzeum, pisarze. Są ci wszyscy, którzy stanowią